Cześć moi drodzy, witam Was na moim kanale. W następnym filmie, w następnym vlogu, nie mówiłam to w pierwszym vlogu, który wleciał w pierwszym albo w drugim vlogu, który wleciał w tym miesiącu, w październiku. Filmy przez cały październik będą się pojawiać codziennie, tak zwane vlog dobel. Musiałam się zastanowić dobrze, jaką to ma nazwę. Także będziecie mieć dużą, dużą dawkę filmów. Nie było filmów, teraz będziecie mieć przez cały miesiąc codziennie filmy. Także osoby, które mnie jeszcze nie subskrybują, koniecznie to zróbcie, bo filmy będą się pojawiać codziennie, jak mówiłam, przez ten cały październik. No. Oczywiście też zostawcie łapkę w górę. Ja za niedługo będę wychodzić do szkoły. Dzisiaj mam tak mało lekcji, także się z tego powodu cieszę, bo powiem, moi drodzy, wróciłam do domku ze szkoły i co? No i dzisiaj miałam tak, dwa razy matmę i trzy razy polski i później też poszliśmy na taką wycieczkę klasową, poszliśmy do Muzeum Historii Katowic. Że było fajnie, nic tam dla was nie nagrywałam, bo wiecie, ani zdjęć nie robiłam, ani nic i też, to, też nie nagrywałam nic, ponieważ miałam rozładowany telefon, miałam 3% baterii w telefonie, ani miałam ładowarki i nie miałam też powerbanka. No, ale stwierdziłam, że mi wystarczy. No. No i co, no i wróciłam do domku, jeszcze na szybko wleciałam do Biedronki. Po co po Tortilla Girosa to jako moje śniadanie, bo ja dzisiaj praktycznie nic nie jadłam oprócz jakiegoś tam cukierka. Także kupiłam sobie Tortilla Girosa, oczywiście Baton Fame, słony karmel i Kizers, ten pierwszy, który wyszedł, kokosowy. No bo akurat tamtego zielonego nie było, to wzięłam tego, bo dawno go nie jadłam też. Że na wieczór albo na jutro do szkoły sobie wezmę, albo na wieczór, wieczorkiem sobie zjem, kurde, nie umiem się jakoś wysłowić. Także co, ja sobie odsmażę teraz to jako śniadanie, bo jest godzina 14:30, no, a gdzieś tak koło 16 będę mieć obiad, z tego co dobrze pamiętam, no i sobie taką tortillę zjem, żeby zajeść głód. Ja test tej tortilli robiłam na vlogu którymś. Chyba z tego co kojarzę w marcu, w kwietniu, jak były daily, teraz też przez cały ten miesiąc, przez cały październik cisnę z daily, robię daily. Jak mówiłam wam, miano tak zwane vlogtober. No, także przez cały miesiąc będziecie mieć dawkę filmów. No. A teraz co, idę sobie to odgrzać, puszczę sobie jakiegoś vloga na YouTubie od kogoś. No i nie wiem, zobaczmy co będę robić. Na razie nie mam nic do roboty. Już do polskiego dzisiaj dostałam zadanie, taką pracę kontrolną do zrobienia. Bo ja w tej szkole będę mieć egzaminy semestralne z prawie wszystkich przedmiotów. Także taką pracę kontrolną dzisiaj dostaliśmy i że musimy po prostu zrobić tą pracę. Mam no dużo czasu. 3 tygodnie. Także wyrobię się, moi drodzy, na spokojnie ze wszystkim. No może w weekend do tego siądę, nie wiem, zobaczymy. Zresztą będę wam o wszystkim mówić tutaj na vlogach. Będziecie wszystko wiedzieć na bieżąco, no na bieżąco, z jednodniowym opóźnieniem. Co prawda nie zaczęłam vlogów nagrywać od 1 października, znaczy 1 października nagrywałam, 2 nie nagrywałam i już w poniedziałek zaczęłam znowu nagrywać. No, także będziemy jeden lub dwa filmy mniej w tym miesiącu, nie wiem, ale tak będziecie mieć dużą dawkę filmów, ja się tym nie przejmuję,
bo tak, będzie duża, duża, duża dawka filmów. To będzie takie przygotowanie przed Vlogmasami. Bo w grudniu też będziemy lecieć z Vlogmasami, to już mogę Wam powiedzieć, że w tym roku nie odpuszczam, też będą Vlogmasy. W tamtym roku mi się to mega spodobało, w tym roku też będą Vlogmasy.